Witam Państwa serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię kluczowe i najważniejsze informacje na temat jednego z najważniejszych białek naszego organizmu, które jest kluczowe do zachowania dobrego zdrowia. Mowa dzisiaj będzie na temat kolagenu. Kolagen jest to właśnie białko, główne białko tkanki łącznej w naszym organizmie. Prawidłowo powinno ono wynosić aż 1/3 wszystkich komórek naszego ciała. I teraz tak, jeżeli już wiemy, że kolagen buduje naszą tkankę łączną, to logiczne jest, że jest on niezbędny do prawidłowej struktury stawów, ścięgien, więzadeł, słuchajcie, żył, tętnic, kręgosłupa, chrząstek. Również jest niezbędny naszym oczom i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście skóra tutaj też tam się zalicza. Od dłuższego czasu obserwuję taką tendencję, że istnieje taka przepychanka teorii, który kolagen jest lepszy. Są zwolennicy teorii, że kolagen pochodzenia rybiego, no i druga teoria to jest, że oczywiście kolagen pochodzenia zwierzęcego. I jedni twierdzą tak, drudzy twierdzą tak. Ja postaram się Państwu wytłumaczyć, rozwiać tutaj wątpliwości, ale jeszcze chcę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę i kolagen pochodzenia zwierzęcego, i kolagen pochodzenia rybiego równie dobrze, można powiedzieć, działa. Problem powstaje gdzie indziej, naszego wchłaniania tego kolagenu. I słuchajcie, jeżeli będziemy spożywać kolagen pod postacią proszków, płynów, kapsułek, czy to będziemy kolagen spożywać rybi, czy zwierzęcy, to tak czy siak on musi najpierw zostać strawiony, musi później tak naprawdę organizm od nowa go zbudować, żeby go dobrze wchłonął. I jeżeli na przykład nie mamy odpowiednio zakwaszonego żołądka, czyli mamy nieodpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku, tutaj już występuje pierwszy problem i tak naprawdę możemy łykać ten kolagen w postaci różnych suplementów. To, żeby nam się czy ten kolagen z jedzenia, czy z suplementów wchłonął, pierwsza podstawowa rzecz to jest właśnie dobre wchłanianie już na poziomie żołądka, czyli to trawienie, żeby było odpowiednie, żeby enzymy mogły rozłożyć, potem ponownie, żeby został ten kolagen zbudowany w naszym organizmie i żeby się wchłonął. Więc to jest podstawowa rzecz i taka naprawdę pierwsza trudność w suplementacji czy spożywaniu produktów, które zawierają dużo kolagenu, tylko pytanie, czy nasz organizm to właśnie jest w stanie przyswoić. I stąd są, słuchajcie, właśnie te teorie, że jedni twierdzą, że kolagen się super wchłania i z suplementów się super wchłania kolagen. No właśnie, i to jest prawda. Czyli jeżeli te osoby mają bardzo dobrze działający przewód pokarmowy, bardzo dobrze mają zakwaszony żołądek, to u nich, słuchajcie, będzie się świetnie wchłaniał kolagen z suplementów czy z pożywienia. Dlatego zastanówmy się, czy tak naprawdę nie powinniśmy zająć się wprowadzaniem takich substancji, które pomogą naszemu organizmowi, żeby sam nasz organizm produkował kolagen, a są, słuchajcie, takie aminokwasy, które po przyjęciu już omijają proces trawienia i one przekształcają się później, tak naprawdę mobilizują organizm do wytwarzania kolagenu. Słuchajcie, tutaj mowa jest o lizynie, o prolinie, argininie i o glicynie. To są 4 aminokwasy, które będą wpływać na produkcję kolagenu w organizmie. I tutaj, czy mamy słabo zakwaszony żołądek, czy dobrze trawimy, czy dobrze wchłaniamy, już nie jest tak istotne. Więc może zacznijmy tutaj od tej drugiej strony. Jeżeli nie do końca jesteśmy pewni, czy u nas ten kolagen w suplementacji, czy z pożywienia będzie się dobrze wchłaniał, bo może być zaburzone trawienie, to tak jak mówię, tutaj możemy przyjmować preparaty z tymi aminokwasami i to również będzie mobilizować nasz organizm do produkcji kolagenu. Jak wiemy, wszystko, co wyprodukuje nasz organizm, jest najlepsze. To jest tak na przykład, powiem Wam przykład, jak dostarczamy sobie na przykład beta-karoten czy wyekstrahowaną witaminę A, a właśnie jak zjemy tą marchewkę, dostarczymy tłuszcz i wtedy sam organizm wytworzy w organizmie witaminę A. I wiadomo, że ta witamina A będzie najlepiej działać, bo została wytworzona naturalnie w organizmie. I tutaj uważam, że powinniśmy iść tym tropem. I słuchajcie, jeszcze nie powiedziałam ważnej rzeczy. Do 21 roku życia tak naprawdę mamy poziom odpowiedni kolagenu w organizmie, czyli komórki, które produkują kolagen, pracują sprawnie i mamy wystarczająco tego kolagenu. Niestety od 25 roku życia nasz organizm coraz mniej produkuje kolagenu. I tutaj mamy kilka rozwiązań. Właśnie suplementacja kolagenu, spożywanie żywności bogatej w kolagen. Ja uważam, że powinniśmy jeść, ale oczywiście powinniśmy też zwrócić uwagę na to dobre wchłanianie i suplementować te substancje, które nam będą pomagać, żeby organizm się sam mobilizował do produkcji kolagenu. Zaraz Wam powiem, jakie są te substancje. Więc powiedziałam Wam, że te aminokwasy i teraz tak, nawet jeżeli będziemy suplementować te aminokwasy, będziemy suplementować kolagen, będziemy jeść kolagen w jedzeniu, ok, ale pierwsza podstawowa rzecz, musimy dostarczyć i musi być w naszym organizmie odpowiednia ilość witaminy C. To jest kluczowa do wchłaniania i dla produkcji kolagenu. Kolejna rzecz to krzem. Niezmiernie ważny, aby wchłaniał nam się i produkował kolagen. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest siarka. Siarka organiczna, MSM inaczej. Kolejna sprawa, selen. Kluczowy dla wchłaniania się kolagenu. I nieważne, czy to jest rybi kolagen, czy to jest pochodzenia zwierzęcego, czy to jest suplement, musimy, czy właśnie działamy na to, żeby nasz organizm zaczął produkować kolagen, potrzebny jest również selen. Potrzebne jest dostarczania dużo wody, nasz organizm 70% to jest woda, jeżeli nie będziemy dostarczać, to również, no wiemy, woda jest kluczowa dla wchłaniania substancji odżywczych, dla prawidłowego krążenia, układu limfatycznego i tak dalej. Kolejna substancja naturalna to jest miedź, słuchajcie. Miedź daje sygnał organizmowi do produkcji kolagenu, więc kolejna sprawa. Tutaj musimy pamiętać, że jeżeli będziemy cokolwiek suplementować, jeść produkty zawierające kolagen, to musimy pamiętać jeszcze raz o witaminie C, o krzemie, o siarce, o selenie, o miedzi, o wodzie. To jest podstawa. Jeżeli chodzi o nasz organizm, to kluczowy jest kolagen pierwszy. To są właśnie nasze, słuchajcie, stawy, ścięgna, powięzia i tak dalej. Słuchajcie, numer 2 to jest bardzo ważne, chrząstka stawowa. Później kolagen numer 3 to mamy żyły, tętnice. Mamy również kolagen numer 5 i tutaj, słuchajcie, bardziej mowa o kobietach w ciąży, ponieważ ono buduje łożysko. Więc też te spory, słuchajcie, o który kolagen na co, jeżeli my zmobilizujemy organizm do produkcji kolagenu, to on będzie produkował te wszystkie rodzaje kolagenu. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Dlaczego też kolagen jest niezbędny? Przy niedoborach kolagenu oczywiście mamy problemy, słuchajcie, ze stawami, z mięśniami, z bólami kręgosłupa, problemy z osteoporozą, bo słuchajcie, osteoporoza to nie jest tylko problem niedoboru wapnia. Ja jeszcze wspominałam w filmie i w rolkach o D3, o witaminie D3, że kluczowa oczywiście jest przy przeciwdziałaniu osteoporozie, ale również tutaj, słuchajcie, kolagen, ponieważ nasze kości nie są zbudowane tylko, słuchajcie, z wapnia. One są zbudowane również z tych minerałów, które Wam tutaj wymieniłam. I tak naprawdę kolagen jest tym stelażem w naszych kościach, żeby te minerały, ten krzem, ten mangan, jeszcze nie wspomniałam właśnie Wam o manganie, który też jest kluczowy. I słuchajcie, jeżeli macie niedobory manganu, to tak szczelacie. Szczelacie dłońmi, stawami. To jest, słuchajcie, objaw, że macie mało manganu. I wracając do kolagenu. Przy osteoporozie to jest podstawa. Również uzupełnianie niedoborów kolagenu, który jest tym stelażem, żeby tam się wbudowywały właśnie te minerały do dobrej gęstości kości. To tak sobie przypomniałam w międzyczasie, dlatego Wam chciałam powiedzieć. Więc osteoporoza tak samo. Słuchajcie, reumatoidalne zapalenie stawów, czyli choroba autoimmunologiczna, kluczowy, słuchajcie, jest tam kolagen i tam, jeżeli chodzi o kolagen, który nam będzie działał, to jest numer 2 i numer 5 właśnie przy RZS, czyli reumatoidalnym zapaleniu stawów. Kolejna sprawa, dlaczego ten kolagen jest taki ważny. Oczywiście gojenie się wszystkich ran, zabliźnianie się. Tam musi być, słuchajcie, kolagen. Kolejna sprawa bardzo ważna, a myślę, że o tym nie wiecie. Miażdżyca, jak się tworzy, to jest dlaczego? Jest jakaś, słuchajcie, dlaczego się blaszka miażdżycowa tworzy? To jest jakby zabezpieczenie organizmu. W naczyniach jest mało kolagenu i blaszka miażdżycowa tworzy się zamiast tego kolagenu, żeby wzmocnić te naczynia krwionośne, żeby one nie pękały, słuchajcie. Więc tak naprawdę zobaczcie, ile tutaj jest mega ważnych, bardzo dużo ważnych właściwości dla naszego organizmu. Nie tylko właśnie osteoporoza, nie tylko bolące stawy, ścięgna, kręgosłup, ale również choroby autoimmunologiczne, ten RZS. Kluczowy, słuchajcie, kolagen jest też dla jelit, więc nawet jeżeli mamy chorobę na tle jelit, oczywiście jest wrodzejąca na przykład jelito grube, bardzo poważna choroba autoimmunologiczna. Kluczowa sprawa, słuchajcie, w dostarczeniu kolagenu. Więc tutaj no, warto się zastanowić nad tym, dlaczego powinniśmy wszyscy zadbać o to, żeby produkował nasz organizm przede wszystkim kolagen, bo on wyprodukuje ten kolagen, który będzie najlepiej działał. Kolejna, słuchajcie, istotna sprawa. Kiedy się robią zwyrodnienia stawów? Właśnie wtedy, kiedy nie ma odpowiedniej produkcji mazi stawowej. A za odpowiednią produkcję mazi stawowej między innymi odpowiada kolagen. I co się dzieje, słuchajcie, jak nie ma odpowiedniej ilości mazi stawowej? Kość o kość się zaczyna ocierać, wycierać i zaczyna się ból. I wtedy właśnie mamy zwyrodnienie stawów. Też bardzo nieprzyjemna dolegliwość. Też wiemy, że nie jest tutaj odpowiednie kuracje lecznicze stosowane, więc Wy musicie wiedzieć, że to wszystko jest między innymi przyczyna tkwi w niedoborze kolagenu. Potem kolejna rzecz to dostarczajmy wszystkich tych substancji, które są niezbędne. Nie zapominajmy o witaminie C, którą już Wam mówiłam na pierwszym miejscu, żeby się wchłaniał kolagen i żeby w ogóle produkował organizm kolagen. Potrzebna jest witamina C i słuchajcie, to nie wystarczy raz dziennie, że połkniemy kapsułkę, czy raz dziennie weźmiemy proszek, czy nawet jeżeli używamy tylko warzyw, owoców, to nie wystarczy, ponieważ zapotrzebowanie na witaminę C jest 24 godziny na dobę i musimy kilka razy za dnia spożywać witaminę C. Najlepiej też na wieczór jest, no wiadomo, nie będziemy w nocy się budzić, żeby przyjmować witaminę C. Najlepiej jest na wieczór sobie przyjąć witaminę C w postaci liposomalnej. Ona się najlepiej nam wchłonie i będziemy odczuwać za jakiś czas poprawę, to dostarczamy jeszcze tych wszystkich innych substancji, no i mobilizujemy, możemy się właśnie posiłkować tymi aminokwasami, o których Wam mówiłam, tymi substancjami. Nie zapominamy jeszcze, bardzo ważna rzecz, o ruchu. Jak nie będzie, słuchajcie, dobrego krążenia, przepływu limfy, dotlenienia organizmu, to też ta nasza cała praca no nie będzie nie będzie takich dobrych efektów. Woda, aminokwasy, substancje, które Wam wymieniłam, w pożywieniu kolagen, w suplementacji też możemy, zadbajmy również o dobre zakwaszenie żołądka i po prostu walczymy o siebie. Z mojego doświadczenia wynika, że słuchajcie, pierwsze efekty takie, które będziemy odczuwać i będziemy widzieć oczywiście po swojej skórze, po swoich paznokciach, po swoich włosach, po stanie swoich stawów, po stanie poprawy na przykład na tle osteoporozy, RZS-u i tak dalej. Słuchajcie, to są minimum 2-3 miesiące suplementacji czy wspomagania organizmu w produkcji kolagenu, więc nie spodziewajcie się efektów po tygodniu. ale wierzcie mi, że na pewno odczujecie efekty i będziecie je sami widzieć i czuć, ale potrzebujecie czasu i potrzebujecie wdrożyć to wszystko, co Wam powiedziałam. I myślę, że będą efekty. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam Wam, już będziecie rozumieć, że to tak naprawdę nie chodzi o to, czy kolagen jest zwierzęcy, czy jest rybi. Nie chodzi o to, żeby się kłócić, czy suplementacja działa, czy nie, bo są teorie za i przeciw. Wiecie, co potrzebujecie, żeby się kolagen produkował. Wiecie, że jeżeli będziecie dobrze trawić, macie dobrze zakwaszony żołądek, to oczywiście suplementacja też Wam przyniesie efekty i wiecie, co jest Wam potrzebne w organizmie, żeby produkował się kolagen, żeby się wchłaniał kolagen i żebyście odczuli pozytywne efekty Waszej kuracji. Kolagen, słuchajcie, jest wszystkim potrzebny już od 21 roku życia, tym bardziej z wiekiem codziennie coraz mniej nasz organizm produkuje tego kolagenu, więc no niestety, słuchajcie, to jest absolutny mus, żeby zachować to zdrowie, a wszystkim nam na tym zależy. Nie chcemy mieć boleści przy chodzeniu, przy siadaniu, przy stawaniu, bo po prostu no wiadomo, że no jak będziemy, no nie chcemy tak żyć, więc naprawdę potraktujcie poważnie temat kolagenu. Nie myślcie, że to jest tylko na włosy, na skórę i na stawy, bo tak jak Wam tutaj wytłumaczyłam, od kolagenu zależny jest stan całego organizmu. Mam nadzieję, że wyczerpałam tutaj w miarę temat. Do zobaczenia w następnych odcinkach na tym kanale. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.